Więc ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do Radomia, bo naprawdę to jest fajne miasto. Proszę Państwa, sytuacja jest poważna, ponieważ obok mnie przedstawiciel młodej grupy artystów, ale jednocześnie bardzo doświadczonej, prawda? Kuba Urbański, zespół Playboys. Pięknie zapowiedziałeś, idealnie, chociaż z tą młodą grupą artystów to nie do końca się zgodzę, ale bardzo mi miło. Udajemy, że jesteśmy jeszcze młodzi. Okay. Kuba, jak to jest pochodzić z miasta, z którego pół Polski ciśnie bekę? Słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, że pół Polski nie wie nic na temat tego miasta, dlatego ciśnie z niego bekę. Kto przyjedzie raz do tego miasta, zobaczy jak tam się żyje, jak tam się mieszka, jak tam się funkcjonuje, to po prostu stwierdzi, że te kawały i te takie różne dowcipy są mocno przesadzone. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do Radomia, bo naprawdę to jest fajne miasto. Ja się tam wychowałem, mieszkałem tam 27 lat i nie mogę złego słowa powiedzieć na mój kochany Radom. Będę tam wracał zawsze z takim wielkim sentymentem, będę bronił tego miasta, bo uważam, że każdy porządny obywatel powinien bronić swojego miasta. Małej ojczyzny. Wiesz co, kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z wiceprezydentem Radomia. Staliśmy w samym centrum miasta i prezydent powiedział, nie, nie, ale tutaj nie było Radomia, Radom był wcześniej tam i przyszło mi do głowy, że nawet Radom nie chciał być w Radomiu. Aczkolwiek z drugiej strony zawsze mówię o Radomiu, że to jest Paryż Mazowsza. Ja zawsze mówię o Radomiu, że to już jest prawie dzielnica Warszawy, wiesz, bo jak widzę, co się dzieje w piątek albo w poniedziałek, kiedy połowa Radomia, no może przesadam, ale spora część Radomia wyjeżdża do Warszawy, albo Warszawy przyjeżdża do Radomia, a więc dlatego tak myślę, że mogę sobie pozwolić, że Radom to już taka mała Warszawa. A czy bardzo ci przeszkadza przez całą dobę huk przelatujących samolotów? W ogóle mi nie przeszkadza i przyznam szczerze, ostatnio były pokazy lotnicze, było po raz kolejny airshow w Radomiu i fajnie się to wszystko oglądało, zupełnie nie przeszkadzało. Ja mieszkam naprawdę w tej chwili kilkanaście kilometrów od Radomia, więc żeby... Tak... Nie powiemy gdzie, ale na tak. Razie jest 7, jest drogowskaz do ciebie. Jest drogowskaz do mnie, ale już nie mieszkam w Radomiu, ale nie było Czyli głośno. Nawet ty nie chcesz być w Radomiu. Głośno jest wtedy w Radomiu, jak grałem tam Playboysi, a że Playboysi będą tam grać niebawem, bo obchodzimy swoje 10 urodziny, tak jak radio Vox FM, tak jak wy, a więc serdecznie ja już dzisiaj wszystkich zapraszam 21 października do Radomia. Wtedy będzie bardzo głośno, będzie bardzo tanecznie, będzie super zabawa i myślę, że wszyscy ci, którzy przyjadą z innych miast, a wiem, że tacy będą, bo widziałem skąd ludzie zamawiają bilety, a więc ci, którzy nawet przyjadą z zagranicy, to zmienią zdanie. Tak, o Radomiu. Kuba, słuchaj, jedno pytanie do ciebie, ponieważ no, znamy się, lubimy, prawda? Czy Kuba Urbański bywa kiedykolwiek smutny? Bywa, wiesz, jestem chyba normalnym człowiekiem, jak każdy facet mam lepsze i gorsze dni, mam też uczucia, być może tego nie widać, ale czasami uśmiecham się, a kto wie, czy ten uśmiech nie jest przykrywką tego, co dzieje się tam w środku. Tego, co dzieje się wewnątrz, nikt nie wie, ale też miewam gorsze dni, chociaż cieszę się, że tych gorszych jest zdecydowanie mniej niż tych lepszych, takich cudownych, jak dzisiaj bycie tutaj razem z wami, razem z państwem na Narodowym, bo to jest spełnienie marzeń. A czy ty gotujesz? Bardzo rzadko. Wiesz co, jestem strasznie słabym kucharzem. No, a kto gotuje u ciebie w domu? U mnie w domu gotuje żona, jest rewelacyjna w tym, dlatego ja jej nie staram się przeszkadzać, bo kiedy chcę jej pomagać, to wtedy wychodzi z tego naprawdę jakaś wielka masakra. A więc kuchnia to jest jej królestwo. Ja tam zaglądam od czasu do czasu po mleko, bo bardzo lubię mleko. Naprawdę? Serio. O kurde, ale to musisz żona o ciebie zadbać, bo ty jesteś taki szczuplaczek. Wiesz, kiedy oglądałem się takiej reklamy. Pij mleko, będziesz wielki. Nie wiesz. Wyszło. Reklama kłamie, reklama kłamie. Kuba, słuchaj, a lubisz kosić trawę? Wiesz, dlaczego cię o to wszystko pytam? Bo ja się zastanawiam, tak, wszyscy ciebie znają z koncertów, dużo koncertujecie, bardzo dużo koncertujecie. Rozchwytywany, rozlatany. A czy ty jesteś takim typem domowego gościa? Lubisz takie domowe pielesze, posiedzieć sobie właśnie, skosić trawkę, coś ugotować, albo posiedzieć po prostu przed telewizorkiem? Uwielbiam. Wiesz, kiedy wracamy po takim weekendzie koncertowym, to mój dom to jest moja idylla i to jest miejsce, które kocham. I przyznam szczerze, kiedyś nie sądziłem, że tak będzie. Będąc jeszcze młodym człowiekiem, balując ostro za czasów studenckich, bo nie ukrywam, że tak
tak było, to wydawało mi się, że dom to był taki przystanek, wiesz, w tej całej imprezie. A teraz, kiedy mam już swój dom, swoje cztery ściany, to zdarza się tak, że nawet 300-400 kilometrów po koncercie, kiedy czuję się na siłach, to nie jedziemy do hotelu, tylko wsiadamy w samochód po to, żeby wrócić do siebie, bo tam naprawdę czuję, że żyję i tam mogę odpocząć, tam mogę zamknąć się trochę od całego świata i tam po prostu czuję, że jestem u siebie. Słuchaj, na koniec będzie pytanie muzyczne, wspomnieliśmy o koncertach. Czy kiedykolwiek podczas koncertu zespołu Playboys zarwała się pod wami scena? Zdarzyło się tak. Nawet pałkarza? Nawet wrzuciliśmy TikToka, bo ktoś to nagrał. Była taka sytuacja. Co prawda nie zarwała się cała, tylko część tej sceny i wpadła mi noga. Na szczęście tą nogę wyciągnąłem. Panowie szybko z techniki zareagowali, poprawili ten kawałek sceny i można było dokończyć koncert i praktycznie nic z publiczności się o tym nie dowiedział, gdyby nie TikTok i ktoś, kto stał z boku sceny, usłyszał, gdzie ja biegnę do akustyka i mówię: Damian, z przodu zarwała się scena, prawda? I no, żeby to jakoś naprawić, bo po nas też jeszcze był kolejny koncert, a więc zdarzało się, ale ja staram się po prostu na scenę być sobą, nie umiem stanąć w jednym miejscu, nie umiem patrząc, rozglądać się w prawą, w lewą stronę i nic więcej nie robić, po prostu ja żyję tą muzyką i tak to odbieram, tak to czuję, dużo skaczę, no i tak się złożyło, że być może ktoś chciał mi pokazać, że może trochę trzeba zwolnić. No właśnie, jeszcze do tego, kto użymy waszego pałkarza, perkusistę, który gra w taki sposób, że mam wrażenie, że z każdym uderzeniem ten bębenek jest coraz niżej, 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 to ojejku, uważajcie na siebie. Tak jest. Kubuś. Tym bardziej, że on lubi polatać jeszcze. No właśnie, Radom. Co będzie muzycznie od grupy Playboys w najbliższym czasie? Bo będzie. To, co możemy zdradzić, bo wiem, że nie wszystko. Będzie nowość, chociaż dopiero wydaliśmy utwór pod tytułem Król. To jest taka piosenka, ja to nazwałem takim przecinkiem i o tym wspominam, że my wydajemy utwory bardzo różne, w różnym klimacie. Taneczne, miłosne, romantyczne, ale również takie, gdzie można się po nich po prostu pobawić, bo jest szybki, wpadający w ucho tekst, melodia również szybko wpadająca w ucho i nie zastanawiamy się nad jakimś grubszym sensem, jakąś większą metaforą, nie wyszukujemy w tym wszystkim większej metafory. Więc taki jest utwór Król, ale pojawią się niebawem utwory, powiedziałbym, bliskie mojemu sercu i w których będzie niespodzianka, a więc nie będziemy śpiewać tylko my, będzie ktoś jeszcze, a kto to będzie, dowiecie się niebawem. My już możemy poskładać sobie dzisiaj, mam nadzieję, że Państwo również. Kuba Urbański, grupa Playboys. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i kocham Was niezmiennie od lat. Vox, Vox.